четвертой точки нашей, нет? Sergeant Michał, gdzie jesteście? Ja atakuję Panterę. W dobrej pozycji, podchodzę. Ja jestem koło Sergeanta. Czym atakujecie? Piechotą. Mogłem wejść i muszę grać z piechotą. Atakuję czołg. Słuchaj, Polisz, jest sztuk. Od razu jak wychodzisz z trójki, na lewo od nas. Ja jedę, chcę go zlikwidować, bo on cały czas stoi, wiesz, rozwala wszystko, co wyjeżdża. Pisz mi na mapie zaznaczyć. Dobra. Tam, gdzie sztuk jest zaznaczony, na mapie. Likwiduje... Tank Zenit, tam jest sztuk, aha, z drugiej strony, dobra, ja... Przepraszam, muszę przejść do przodu. Obsługa działa zdjęta. Prawa strona szopy czysta. Widzę celów. Panowie, a może byśmy te działo wzięli, co? A można to ruszać? Panowie, do przodu, deep, nie deep, przepraszam. Poszło to, ale nic nie widać. Kto to jest? Ja! Okej. Okay. Dobra, panowie, bierzemy to... A nie, M3 jest czepiony z tym. Wsiadaj do tej ciężarówki. Co to wy tu, chłopaki, jesteście? Ha! Jestem. Wsiadaj, Zeiss. Ściągnąłem obsługę działa przeciwlotniczego. Widziałem jeszcze Hanmok, jest... Wiesz, kurko, gdzie chcę cię kierować? No kieruj. Tam jeszcze SDKZ jest po lewej. Na razie działo mamy. Piękna pozycja to stadowa. Nie strzelajcie! Jest jeszcze działo? Zaraz zobaczę, bo mapę mam, jeszcze się sula za nami. Nie, jedź prosto, ja ci powiem. Zabiłem lotnika, dowódca. To na prawo, Ryszka, zobacz. Dobra, teraz tak, z tym DP... Kierunek północ 160 SDKZ. Wiesz co, ja bym pojechał kurka główną drogą. Nie, bo jak główną, to zaraz... Nie strzelaj! Kontakt, kurwa, tutaj wchodzi! Dobra, uwaga, to na prawo. Ma MP44. A później na przełaj, tak walimy? Tak, najlepiej. A nie ma to granat, uwaga! No to na przełaj granat... Za dużo ich obiec, ja ci powiem, kiedy skręcić na przełaj, dobra. O kurwa. Panowie! Nie wiem, nie mam wyświetlany, nie wiem. Panowie! Ale wszystko płynie? Beba, cofnij! W skołcie! Nie, nie jest płynie. Melduje się z powrotem. A ja jestem, Beba, cały czas prosto. Deepa, tak, to masz spoliszem kontakt? Prowadź mnie. Melduje, że działo szlak trafił, nie widzę go. Nie ono może ucieka, być. Panowie, ono ucieka. Już dwa razy prowadziliśmy, dwa razy też uciekło. No, nie ma sensu brać działa, szkoda czasu. Jak się odczepia, to od razu znika. Jakiś pojazd gąsienicowy po nas jeździ. Tak, czołgi są. Sprawdź na... Jedź cały czas prosto, jedź, ja cię będę tu prowadził. Panowie, jakie to czołgi? Panowie, uważajcie, mamy sprawdzić, jakie to, bo tu jakieś czołgi jeżdżą. Czy mamy nie wychodzić? Uważaj, Beba, jest, ja ci powiem, gdzie on jest, znaczy ten, kurka. On jest na północy. Dobra, coś na stój.
Tu jak wysiądziemy, będziemy jechać albo iść na północ, to dojedziemy do tej stodoły, gdzie jest Ryszka i Kurka. Do stodoły! Osłaniam. Osłaniam. Perymetr 40 jesteś ode mnie, widzę cię. Ja widzę, widzę. Możesz się to ugać, czy jesteś ranny? Nie, spoko, wycofuję się do ciebie. Jesteś dwaj debile. Cofnij. Panowie, tutaj zasuwamy, do nas. Z tym, że uważajcie, my się trochę bawimy w kotka i myszkę z tygrysem. Ja widzę, że oni specjalnie pancerszreki pozabierali ludziom. Bart za nami jedzie. Bart jedzie za nami M3-ką. A to on się tak przed mostem czaił. Puściłem was przodem, w razie czego będę wiedział, skąd strzelają. Na babia, nie? Babia, kurwa. A ty jedziesz opancerzony, a on nas na babia wali. Gadżetu, no są prosto wali i będzie taka ścieżka polna, nie? Brawo! Haha, udało się. Dawaliś! Z przyjmowaniem mało wspólnego. No, panowie, gratuluję. Panowie, jakiegoś kołapa teraz? Co? Bo tak czy ten... Aha, dzięki. W pewnym momencie komputer odetnie nam dostęp do supplies'ów, tak jakby nam o linię zaopatrzeniowe obcięli, także nie zdziwcie się. Korzystajcie z sprzętu mądrze, naprawiajcie go, nie zrzucajcie na polu bitwy, bo w pewnym momencie tu jest wyczerpalna ilość sprzętu, które dowództwo nam może dostarczyć. Czyli bez względu na to, czy ile będziemy mieli środków za wyniki w boju, może się okazać, że i tak sprzętu nam nie dostarczą, bo nie będzie. Zrozumiano. Do przezbrania się do flagi menu, zobaczcie, macie niewiele środków, ale możecie sobie troszeczkę lepszą broń jakąś zakupić. Przygotuj się. Szybko! To mam się przygotować, jak... Ja muszę za dowódcem jechać w kolumnie, no super, niestety... Super, stój! Ale stój! Ja już nie widzę, żeś wtedy stał, to mogę ze strzelić... Stój! Trzy czołgi mogę wtedy walnąć. Jednym strzałem. Jedziesz, Beba, na północ. Teraz widzisz coś? Widzę wieżyczkę naszego czołgu, którego mogę rozwalić teraz. Ustawieniem działa. Skręć w prawo 30 stopni. Jeszcze. Jeszcze 30. I teraz pojedź do przodu, wolno w przód. Dowódco, my jesteśmy przy tej szopie cały. Uważajcie. Okej, dobra, stójcie. Tygrys przed wami będzie. Odwrócony silnikiem teraz w waszą stronę. Michu, na 358 w przód, szybko. Krzysiek, zobacz na... Osłaniaj się, 0,43, coś tam jechało. Polisz, osłaniaj. Tak, to kierunek od 0,43 do lewo mamy cały czas osłaniany. Stój! W tych krzakach przed nami coś... Za 0,43. Tygrys na 326. 323, 322. Krzysiek, daj w przód wolno. Nie widzę krzaków. Stój. Wyjechać? Kurde, nie wyjeżdżaj. Nie wyjeżdżaj, bo wjedziesz. Słucham? Gdzie jesteś? Obróć czołg o 30 stopni w lewo. A, nie, proszę, widzę. O 30 stopni w lewo. Stój. Powiaduję, że posiadam broń, czyli czołgową. Widzę. Dziękuję. Na razie trzymaj pozycję. O, daj do przodu. Pojedziemy. Wolno. Stój. Otrzymujemy ciosy. Nie umiem tego wycofać, ale strzelam do tych samolotów. Stój. Ty stój. Ja mówiłem do Polisza, przepraszam. Nic nie wyjeżdżam, to mam bezpieczną pozycję. Będę rozjeżdżał, to wiesz. Zaraz już będziemy. Ja nie mogę z bazy wyjść, bo tu walą. Kto do mnie strzela? Z której strony jest czołg? Nasz czołg znajduje się na północ. Bazy tak, podchodzę na zachodzie, jeden czołg, dwa czołgi na zachodzie. Na zachód. Na zachodzie ja nie rozumiem.
090, 080, 70, 270. Okej, okay, rozumiem. 270 potwierdzam. W bronie tego kierunku z czołgu. Tak, strzelam do niego. Mam uszkodzone przyrządy celownicze, niestety nie mogę... Kurwa! Super. Samoloty nas atakują, panowie. No, weź się na działka przeciwlotnicze. Wracam do bazy na działko. Tak, próbuję się przedostać na wzgórze. Dobra, w tej chwili otrzymał ode mnie strzał. Na wzgórze, żeby nas ostrzeliwać z góry. Został zatrzymany. Na kierunku 319. I zjeżdża w dół. To uszkodzony. Kierowca zabity. Ja tu, Grzechu, przy jednym siedzę. To te samoloty, bo oni nam zgruzują tych. I boty trzeba tu postawić. Właśnie jak biorę, żeby to działko się obróciło, to ono wraca. Ja kupię bota. Ściągnąłem całą... No ja też kupiłem bota. ...skom gadżet. Tam, gdzie schodziliśmy na dół, było działo przeciw... Beba. To jest wszyscy są sobie ściągnięcie. Niemcy pichotali. Obróć, wierzę, w prawo masz sztukę na drodze. Też? Jestem po twojej lewej stronie, 300 metrów od bazy. Ale wybuchł, bo zginąłem. A słuchaj, tu stoi sztuk, on jest, ja nie wiem czy, bo ja nie jest mam... Jest zniszczony, nie... sam go zniszczyłem, zniszczony. Ale on jest rozwalony, czy można nim walczyć? Można go naprawić. Zostałem zniszczony. W miejscu? Tak. Dobra, stajemy. Jeszcze jesteś dochodzony. Szybko. Do tej sanitarki, co tu stoi. A byłem tam, to co nie uleczyło mnie? No i kółkiem ruszy. Nie wjeżdżaj na okopy, bo... Ta... Za te ogrodzenie. Migiem. Ile fabryka dała? On tym szybko nie pojedzie, co ty? To jest powolne. Ile jest fabryka dała? Z wioski atak piechoty i czołgów. Eliminować. Widzisz coś, Grzyk? To działo. No jak niszczyć? Jakbyś pojechał na 0.36, to bym widział, ale... Mam. Piechota jest spierdoliła. Pojedź prosto. Przebij ten mur, jedź. Tnij. Na drodze leży piechota. Stój. Kurde, nie widzę. Tam jeszcze jedno działko, a stoi. 0.37, jest, obróć dokładnie. Czołg. I daj kurwa, wolno do przodu. Bez amunicji. Wychodzę, likwiduję. Ja jestem od ciebie 250 metrów, 350, sorry. Stój! Datu, poczekaj na mnie, już prawie po ciebie. Jerzy Wilson na twojej. Podejdźcie do nas, podjedźcie do nas na naszej pozycji, bardzo dobrze widoczne na kierunek. 352 pojazdy, liczę pojazdy wroga łącznie z Tygrysem. Jesteśmy przed wami... Cofnij! Porowie 20 metrów. Gadżet mogę wesprzeć z Ejsa, bo tu sam jest. Czy wykorzystać się do was? Dobra. Chcę pytać się Deepa, bo ty też będą domować. No to ty jesteś na działku, nie? Cofnij się do bazy. Piechota. I jak ty pamiętasz? Poczekaj, Zejs, 3 sekundy. Uważaj na kamienie. Dowódco, dołączyliśmy, jesteśmy tak po jest. Twojej, z tyłu za tobą 5 metrów. Odblokowuję ci działo. Ja przeładowywuję. Nie, powinien się sam naprawić. Posłuchaj, czy ja mogę przeładować pancerne, pancerne czy piechota? Na piechotę, czyli burzące. Do Ulisa, piechota. Ale poczekaj, ale czy tam będzie piechota, czy będą czołgi? W mieście? Tak. Będzie przede wszystkim piechota, może być parę czołgów, ale prawdopodobnie sprowadzą posiłki, także trzeba użyć na kontratak. Wiesz, jak musimy zrobić następny raz, jak będziemy grali? Na przykład jak Beba jest tu głównodowodzącym i za duży chaos, jak gadamy, na przykład podzielić na pokoje dowódców,
Ja jestem po tobą, ja tylko ciebie bym słyszał. I ty, 0,68. I ty dajesz mi polecenia, Michu, to co się tam bywa. Wiesz, a tak wszyscy naraz. A wtedy no. My się z łatwością komunikujemy. Dobrze, ja to przesiewam, co beba teraz mówi, także nie bój się, ja ci będę mówił. Dobra, 0,68. Ale ja wszystkich słyszę, nie? Panowie, powolutku. Czy może dołączyć do nas piechota? Prosimy o osłonę piechoty. Dowódco, prosimy o osłonę piechoty. Już. Piechota jedzie. MG 30 sekund będzie w celu, za Tygrysem. Zmierzę to działa tutaj, PAK 40. Bo one mogą go obsadzić. Nie zostawiacie działu, bo mogą obsadzić piechotę, jeżeli obsadzą. Jak w Tygrysie za amunicją. Czyli co, niszczyć je? Tak, i rozjeżdżacie, niszczy. Takie... Stój, daj, stój. Tygrys przyjeżdża mi na górce. Michu, co mówisz? Tygrys przed nami na górce. Aktywny czy nie? Nie wiem, czy aktywny jest. Na samej górze był... To jest nieaktywny. Dobra. To jest zniszczony. Kubuś? Przez nas zniszczyłem daj go. Daj tą reklamówkę. Zrobimy sobie z niej śmietnik. Będziemy wyrzucać. Wszyscy do niego strzelali. Ale u mnie zaliczyło. No i właśnie o to chodzi. 357. Dokładnie 3... Uwaga, jedę przy Grysie do was. Jest, stoi. Naprawiłeś? Stoję przy tobie. Beba, podciągnij do mojej wysokości. Wolno, do przodu. Start. Dalej jest łuk i wzgórze następne po lewej. Zyskam przyjadę zaraz. Zajs, proszę cię sprawdź. Wyjdź na prawą stronę naszą, przejdź... Otwarto ogień z prawej strony na trzeciej. Widzę wroga. Piechota! Po prawej. Piechota, kierunek 90 do 90. Jeden zdjęty. Masz odblokowane działo, Krzysiek. Był tylko jeden, no dobra. Ale panowie, musisz cofnąć albo do przodu, bo wysoko mam działo, nie mogę obniżyć, wiesz? Dobra. Zdjęcie, że to tam się radiową? Tak, wieża. Zajdź, jak antenowego. Masz antenowy. Zginąłem. Podaj mi kierunek. Dobra, bo ja przejść, mogę tam przejść. Zlikwidowany. Mogę prowadzić. Proszę, Ryszka, przejście na prawo od mego czołgu. 20 metrów i proszę... przeprowadzić rozpoznanie. Osłaniacie. Będziesz jechał na twojej dziesiątej na polu, będziesz miał Hanomaga. Jeżeli jest piechota, to prawdopodobnie to będzie kierunek kontrataku. Oni dobrze wysyłają piechotę. Kontrataku tam, gdzie zabiliśmy tego gościa? No to, gdzie piechota się pojawia, to jest prawdopodobnie, że jest możliwy stamtąd kontratak. Zabiliśmy tam trzech gości. Dobra. Dwóch nie żyje. Jak wygląda sytuacja? Możemy... Mówi, że jest w kwadracie 029031. Tak, widzę. Na drodze. Zaznaczę. Proszę mi zaznaczenie na mapie. Jest zaznaczone na mapie. Kropką. Dziękujemy. Jaki widzę? Czy pan go przejął, pan tu jedzie. Dobra. Pan się ziewa. Proponuję wyłączyć silniki, żebyśmy coś słyszeli. No właśnie. Tak mogą nadjeżdżać. Polisz, ale ja widzę krzaki, ja nic nie widzę. Blisko krzaki widzę, także... Wiem, bo teraz będziesz mógł się rozglądać. Wyłącz Tygrysa. Wyłącz? Gadżeto, rozkazy dla piechury. Przeszukać tą wioskę, w której jesteśmy teraz. Do przodu. I znaleźć mi ten cel, co mam zniszczyć. Michu, jakieś... do przodu. Masz to miał być... Zginąłeś? Tak, dokładnie, masz to robić. Nie mogę go zlokalizować. Zajs, jesteś ranny? Panowie, dołączyć z lewej strony linia, formacja. Parek. Polisz, lewa. Ruszamy, dołączam do linii. Powiedz Danielowi, żeby zgasił światło, tam i sobie włączył lampkę. Dowódca, potwierdzenie jest linia. Powoli dojeżdżamy do wzgórza.
Wjedziemy na wzgórze, nie wychylajmy się za mocno. Skanujmy, ty skanuj lewa, część lewą, ja będę prawą. Przyjadę. Tak, nie, że. Uważam, że zanim będziemy atakować następne jakieś miejscowości, musimy znaleźć to radio i je zniszczyć. Jeżeli łączność zostanie zerwana, za chwilę przyjdzie kontratak. Dokładnie. Wycofujemy się tam i szukamy radio. Gdzie? W wiosce. Czy możemy dowódcę zajść tutaj czujkę, żeby nas nie zaszli od tej strony, od... Tak jest. Od północy? Znaczy się pytam Deepa. No właśnie. No. Wchodzę do formacji środek. Dobra, możecie tu trzymać czujkę. Panowie, jeżeli mogę coś powiedzieć, tylko zaznaczycie jakimiś punktami na mapie, kropkami na przykład domy, które odwiedziliśmy w tej wiosce, wtedy będziemy wiedzieć, które z tego... Dawaj. To jest maszt radiowy. To jest maszt radiowy, wystarczy go zniszczyć. Będzie widoczny na pewno. Dość wysoki. No ale jeden maszt zniszczymy z kurką. Dokładnie tak. A drugi cel to oczyścić wioskę ze wszystkich wrogów. Dokładnie. Teren. Dobra, to przeszukiwać wszystkie... Miejscowe, budynki, wszystko. Jadę wam pomóc tygrysom. Tygrys, czy może tygrys wejść na naszą lewą stronę, ponieważ my nie mamy obrotowej wieży, lepiej żebyśmy byli w centrum? Znaczy tygrysa może zostaw, Deepy, co? Zostawcie go może w odwodzie. Są dwa. Z jednej zostawcie najpierw wiosce, żeby czego... No to ja jedę wyjadę. Stój! A to niech dowódca decyduje, ja tylko sugeruję. To zdecydowany. Dobrze mieć zawsze odwrót. Na razie, panowie, ja tu nie widzę żadnych czołgów, nic nie widzę, czysto. Tu tak samo, wioska czysta, nie wiem, może gdzieś się jakiś AI ukrył, schował. Potwierdzam, wioska czysta, naprawdę nikogo nie ma. Ale może w jakimś domu, jeszcze wokół. Teren w okolicy nie jest czysty. Wokół tego żółtego. Panowie, teren w okolicy jest czysty, tu musimy wrócić, tu gdzie jest plut. Tu gdzie jest gadżet, tu gdzie jest gadżet, w drugą stronę, panowo jest czyste, wskazuje mi, że jest czyste. Musimy wrócić do sektora 034. Jest to prosto marsz. Kolumna czy linia? Linią. Przepraszam. 130 Paga, kontakt, linia. Dwa czołgi pancerne. 046, 037. Gdzie te czołgi? Kwadrat 046, 037. Przygotuj się, Grzesiu. Trzeba to odległo 1500, 1700, nie wiem, naprawdę. Stój. O, sierżant dowodzi. Wysiadaj. Wysiadłem, dzięki. Te czołgi kierują się w kierunku tego celu, co mamy zdobyć. Jeżeli dojedziemy do kwadratu 038, 038, 029, będziemy mieli wyjście na przedpole. Szybko do przodu. Lecę za tobą. Ja lecę tam do przodu, tak? Popatrzę, co się dzieje. Jako wsparcie osłaniam cię. Zachowuj linię. Jest szybko do przodu. Polisz, zachowuj linię. Polisz, ty jedziesz czym? Przepraszam. SU-85, po waszej lewej stronie 5 metrów. Super. 126. Jest 126. Czysto? Czysto. Dawaj na kierowcę. Tak jest. 124. Stop.
I do bazy, dawaj, trzeba uzupełnić amunicję w ciepłach przeciwlotniczych. Daję. Polisz, dawaj, 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 dawaj. No właśnie szybszy czoł. Stali? Czekaj, zwolnij. No, w tym momencie szybszy. Lecimy zejść. To muszę troszeczkę pozostawać dowódca w tyle, bo nie widzę jako kierowca, kompletnie nie widzę nic. Dobrze, będziesz musiał widzieć, mnie. No muszę troszeczkę 5 metrów pozostawać w tyle. 129, będziesz zjeżdżał w dół. Widzę dokładnie dowódca twoje ruchy i naśladuję. To co, przyspieszamy? Utrzymuję formację. Nie, tak jak jechałeś. 120. Widzę bazę wojskową przed nami. Nie widzę kontaktów, czekajcie. A ja wol, tu jest baza, tak. Tu jest baza, czekajcie. Chcecie coś usłyszeć. Poczekajcie chwilę teraz. To jest... Jakiś obóz koncentracyjny. Lepsza forma rozpoznania. Nie, wyłącz silnik. Sił pancernych to jest nasłuchiwanie. Czekaj. Cisza. Nie. Czysto na pewno jest. Ale panowie, baza wygląda na czysto. Widok mam tak na kierunku 121. Że klapa mi zasłania, prawie tylko z lewej strony widzę, nie? 126, słyszę jadące czołgi. O to chodzi. Prawej. Ryszka, czy mógłbym cię prosić, żebyś tą lewą bazę zrobił szybki skan, czy tam jest czysto i czy cokolwiek jest. Dobra, biegnę. Jedzie jakiś jeep. To ja. Widzisz, jaki mam słuch? Masz dobre słuchawki? Też go słyszę. To jak, wiesz, jak aparat słuchowy. Ja dopiero teraz słyszę. Ma chyba najlepsze ma z nas. Dobra, to jest, wracam. Baza czysta. Bir. Wolno w przód. Kiedy dawaj gadżet to do tych działek i... Ustawię 125. Będziemy jechali przez takie pagórki. Jest wolny przód. Jeszcze raz nie powtórz rozkaz? Wolisz, tych działek proszę cię, żebyś zszedł z mojej lewej strony. I amunicję. Jaki kierunek mam przyjąć? 129. A szyk? Linia. Czyli mam przejść się na prawą, rozumiem. Na lewą, nie mogę tak jak szedłeś, na lewą. No to byłem, nie, żeby to zejść z lewej, dobra. Jestem powrotem w sportem, na lewej jest. Czekaj, Beba, już biegam. Stój, jeszcze do przodu, daj, do przodu. Żebym cokolwiek widział. Uważaj, bo rozjedziesz, Zajsa. Widzę ich. Dobra, jedź drogą, pójdę lewą stroną. Tu musi zejść na czerwono świeci. Daj. A może radny jest? To? Radny jest. Dobra, włączam silniki. Jeszcze. Stój! Ryszka, poczekaj. Dołączamy do ciebie z Zejsem. Panowie, problem jest taki, że mamy wyjście na wzgórze po prawej stronie. Twoje nery. Tylko mnie nie zastrzel właśnie, no. Nie. Rączki z klawiatury. Beba, piechota gotowa do transportu. Jeszcze starczy? Panowie, na... Siedzę. Gotowi. Na 120, forsownym marszem, 120, szybko marsz. Cofnąć pamięcie? Do bazy. Forsownym marszem, marsz. Strzały. 120 szybko. 120 szybko. To gadżet, to zdjęliśmy dwa tygrysy i panterę. Kolumna, linie. Znaczy ten, formacja, linie. Kolumna. A, kolumna, dobrze. Daj jeszcze, skoryguj na 100.
koryguj na 0,76. I ile fabryka? Spójrz się na mnie, Dad. Jestem. A spójrz się na mnie. Ja się patrzę na ciebie, Ryszka. To jest prawdopodobnie zejść, na którego się patrzy, że jestem po twojej prawej stronie. Ja siedzę w wieży. A tutaj, dobra. Dwie wieże Tolkiena. Poczekaj, poczekaj, wyłączę tylko do robienia zdjęć, bo bardzo ładne zdjęcie będzie. A to na pewno robić zdjęcia, nagrywaj lepiej. Ale pięknie realizujemy rozkazy świata formacji. Obróćcie się w tył na prawo, ci co siedzą na ISie. Kto ma okulary? Ja. 118. Jest dzięki. 118. Fotka zrobiona. Dzięki. Okej, stój. Michu, 118. Jak uzupełnić amunicję? Trzeba podjechać od amunicji. Podjechać i RAR. Na bazie muszę przebiegać, albo koło amunicyjnego stanąć. Poczekać, aż się na poprawnym górnym rogu nabije do 100. A nie mógłby was, z was któryś przyprowadzić tutaj amunicyjny? To już jest trochę daleko. No ale bez logistyki to wiecie, grupa. Żadna armia nie pociągnie. No to trzeba poczekać wtedy, no. Tyle, proste. Na 140. Ja się podciągnąć linię zaopatrzeniowe równo z atakującymi. To się równo, za nimi drogą. Dobra, ja bym posłuchał policza. Stój! Wyłącz silnik. Wyłącz silnik. Polisz, co proponujesz? Znaczy ja proponuję, żebyśmy sobie jakieś linie zaopatrzeniowe tutaj zorganizowali z tyłu, bo mamy daleko do bazy. Jesteśmy odcięciem, jesteśmy między bazą a przeciwnikiem. Więc przynajmniej jakiś wóz naprawczy i amunicyjny by się przydał tutaj z tyłu. Panowie, skoro stąd to przepraszam, wy wycofujecie się do bazy, tak? Deep? Jesteśmy w bazie. A moglibyście, przepraszam, podzielić się w ten sposób, że jeden z was uzupełniłby amunicję do Tygrysa, a drugi podjechał tutaj z wozem amunicyjnym? Ja mam do was prawie dwa klocki, je. Co? 2 kilometry mam prawie do was. No, ale zostawimy okay, później ten wóz. Poczekamy. Zrobimy tu punkt po prostu przezbrojenia z tyłu, będziemy mogli wreszcie czego szybko uzupełniać i wchodzić do walki, a tak to jesteśmy odcięci. Tu SU na przykład ma tylko 20 parę pocisków. Prawie jest czas na WC i grilla. Dobra, będzie tutaj możesz pojechać, ja tylko kombinuję. I ja jestem wyłączony z walki, no. Dobrego strzału. Panowie, ja chciałem podziękować, bardzo fajnie było, niestety muszę już lecieć w kimę. Super, Dad, kurczę, dzięki, kurczę, za wsparcie. Dzięki, Dad. Czekaj bardzo. Ja też dziękuję. Dad, byłeś super. Nie, ale Dad naparzał tam dobrze z tego DP, widziałem. Na bardzo piarę usiadł na nich. Dzięki wielkie jeszcze raz, panowie. Dzięki. Czekaj, gdzie przejechać. Hej, masz. Miłych snów. Czekaj, ładuję coś. Karaluchy pod poduchy. Aż czy pawki do zabawki. W polskich warunkach. Słyszę silnik już? Tak. Prawej słyszę. Czołgi jadą. Ale to nie są nasze. Pancer 4 wydaje mi się. Odgłos silnika. Potwierdzam. Zis, poczekaj. Nasza prawa flanka. Polisz. Ja? Czekaj, wyjdę na komandera, się rozglądnę. Polisz. Dobra, jadę do nich. Polisz. Co? Ogarniesz, ja idę spać, bo kurwa zasnąłem tutaj. Bo potrzebuję kierowcę do czołgu. Na razie, chłopaki. No, cześć. Normalnie zasnąłem. Słyszę nie silnik. Nie mogę ci pomóc. Słyszę silnik Maybacha, Rydzyk jedzie na pewno. O kuźwo. Daj do przodu, szybko. Ziz został. Mówiłem, nie że dostałem. Tam słyszać silniki. Daj do przodu. 4. Kontakt z tyłu. Zez, wsiadłeś, tak? Do tego, do pulisza? Siadajcie. Na ganera potrzebuję. Zobaczcie ten kontakt. Zez, weź wejdź. Jestem. Siedzę. Stój! Siedzisz?
czekaj, Korel staliśmy, zabili mnie. Musisz się na drivera, pali się, musisz wyskoczyć. Beba, obróć się, ten, godzina czwarta. Dostałem, do, na czwartej był. Ty jak teraz miałeś lufę, jak miałeś lufę odwrócową, to na drugi. A... Wtedy, kiedy się przesiadaliśmy, kurczę, akurat zaatakowali, idealnie. Kurwa mać. Byliśmy bezbronni. No miało być tak pięknie. No ale mówiłem, że słyszę pancer 4, przyjadą z prawej flanki. Samolotów. Idzie w drogę. Kurwa. A, beba. Co to jest za tygrys w bazie w ogóle? Nasz. To jest broń zdobyczna. To jest... My przejechali na lewą stronę bazy w tej chwili. Dwa SDKF-y i z obstawą piechoty. Ja tam ściągałem ile mogłem. Bronie wejścia do bazy w tej chwili. Chodzą do bazy. Co robimy? Ciśniemy gdzieś? Widuję grupę piechoty. Czekajcie, mam manowa z 400 metrów, 350. Widzisz gadżetu? Cześć. Tak, cześć. Widzę was. Widzę. Po waszej prawej. No to wsiadaj, jedź do niego. Tutaj nie, zima. Nie, ja tam jadę. No ale i tak musimy się jakoś z główną kolumną spotkać, nie? A gdzie beba? Ja beba jestem ja jestem na przeciwko. Dobra, zatrzymaj. Próbują wejść do bazy. Od kierunku. Słuchajcie, słuchaj, jest zniszczony czołg czy nie? Nie. Cały. Walą do was pancer szreków. Zlikwidowałem ich, ale niestety za późno. Powoli obraca wieżą niestety, czy Tiger. Nie wiem co jest tą amicją. Południe, dokładnie. Jedziecie ten drogą na południe i powoli atakujcie ją. A się to w ten bazy pomogą chłopakom. Nie, dajemy radę. Tam nasi giną. Dajemy radę. A ja tu nic nie zrobię bez tego. Michał, masz kierowcę? No ja jestem kierowcą. Bebo już nie wal do niego, nie wal. Dobra, ale co z tym, co z wozem? Wóz w porządku, amunicja też w porządku, wszystko załadowane. Samolot beba. Dobra, wóz, ale... Wóz zostaw, samolot, bijaj do samolot. Nas. Bijaj do Barta. Do Barta czy... Dobra. Będzie po dwóch, nie? To zaraz gdzie siedzisz? Z Bartem? No zaraz siedzi u mnie. Bronimy bazę. Panowie, pilotki trzeba zapewnić. Właśnie co robię? Naprawiam. Jak tam Bart? I żołnierze zakupili amunicję, bo oni pozdychali. No bo to wjechała piechota nam, niestety wybiła nam tą cół. Zaraz jedziemy na to pole, czyli do Brudzenia. No dokładnie. Coś na pierwszej widzę. W porządku, daliśmy radę. Ich kontratak, a nasz atak. Stój! Stój! Najpierw wyprowadzić atak między bazą a celem, tylko że wszystko co będzie krzyżą z kontrataku stamtąd, to będziemy po prostu zatrzymywali od razu. Widzisz coś na 12, Michu? Widzę samolot. Jak na razie nic nie widzę. Zbliża się. Nie, oddala, zbliża teraz. Oddalił się. Wolno po drodze do przodu. Jest taki mech, zejdźcie z pelotek, on zaraz przeleci. Stój! Co tam widzisz? Pancerczurka przede mną. Stój, nie ruszę się. Widzę samolot, zbliża się. Kierunek.
Bomba leci. Ała. Południe. Kierunek 224. Poszła gąsienica. Bart, przesiadajcie się do nas, jak dacie radę i ciśniemy. Dobra, to Bart, chyba się przesiąć, a dostanę na dziale. To nie, to... Dobra, pancer czwórka, wpali się. To sofu. Ty, Deep, możesz kupić tutaj bota do tego, gdzie ja siedzę? No właśnie, trzeba boty obsadzić. Piechota po prawej. Lotki. Stój. Dużo. Kierowca, stój. Deep. Czekaj, bo ja mam już to zajmowane. Weź się, nie masz tego? Umpa kosztuje. Czy dowódca mogę wziąć, czy był dostępny jakoś do czołgu, czy mogę sobie na drivera wziąć AIK? Ale jak chcesz, to ja mogę być twoim driverem. No, dobra. Nie, dowódca musi być dowódca. To mogę być twoim driver. Chcesz podjechać jeszcze coś, chcesz zareperować? Pogasę samolot. Jest samolot. Już wyjazdu z bazy. Polisz, malduje się. Tylko wiesz co, Polisz, ja jestem w czołgu jako kierowca, driver i gunner. Ja nie mam załoganta, ty też nie masz? Ja mam. Weź sobie drivera, driver, AIK. Tam bo nam dużo ludzi wyszła, wiesz, na sprawę. Gadget, chodź do mnie do czołgu. Gdzie jesteś? A jak mogę to zrobić? Dzisiaj. Wyjdź, kup sobie żołnierza. Wiesz co, Polisz, tylko jest kłopot, ja teraz kupiłem, że oni z bazy nie mogą wyjść i gubią się. Nie chcą. Weź mu daj, podążaj. Nawet są na ganarze. No tak, daję. Dawidny kierowcy, na dowódcy jestem. Dobra, i w lewo. Dobra, czekaj. Niestety musimy użyć kierowców wirtualnych, bo nam za dużo osób wyszło z gry. Nie wiem. Tu bez spacernego sparcia. Dobra, ja... Dobra, ma. Kto pojechał? Ktoś pojechał tym tygrysem? Wszyscy czekamy na bazie na twój rozkaz. Okej. Nie wiem, kto ja to tylko kupię... No, kierowcę sobie. Michał, a działo ci działa? Czekaj, Beba, ja mam AIK, gdzie ty jesteś? Ja spróbuję ci go wsadzić do czołgu. Może do ciebie pójdzie, bo tu gdzie nie słucha. Byśmy wzięli tego tygrysa? Ale tygrys jest, nie ma amunicji. A PCR-y ma 12 sztuk i eksploziv. No ale nie ma zwykłych, dawaj ty, Misen, przecież mamy go. No dobra. Samolot. Dobrze? Dobrze. Dzięki. Bart, dostajesz ostrzał z 10. Prosto z wioski. Co jest jakby, co to spytaj się dowódców, możesz też posiedzieć tutaj w pelotce. Chciałem uzupełnić amunicję w tym T-34-70.